Aspirant Karolina Gastuzewicka, rzecznik prasowy komendanta powiatowego Policji w Sztumie. W sobotę po południu dyżurne sztumskie jednostki otrzymały informację od pracowników ratownictwa nad wodą, że prawdopodobnie jeden z mężczyzn biorący udział w kąpieli wskoczył do tej wody i nie wypłynął. Na miejsce natychmiast zostały skierowane służby ratownicze oraz policjanci naszej sztumskiej jednostki. Na miejsce również zostali skierowani nurkowie z Elbląga, którzy po przeszukaniu miejsca wskazanego przez ratowników jego obrębu nie ujawnili danej osoby, która prawdopodobnie mogłaby wskoczyć do tej wody. I decyzją prowadzącego akcję ratowniczą na miejscu funkcjonariusza Straży Pożarnej nasze czynności wszystkie zostały zakończone.